serdecznie dziękujemy księdzu dziekanowi Romanowi Sławeńskiemu, proboszczowi parafii świętego Mikołaja w Chrzanowie. Drodzy Państwo, my zapraszamy Was bardzo serdecznie teraz do wspólnego kolędowania. Ale zanim zaczniemy wspólne kolędowanie, moi drodzy, chciałem podziękować wszystkim organizatorom, ale także tym osobom, które wcieliły się w główne postaci naszego dzisiejszego orszaku. Przede wszystkim naszym królom, o których już wspominałem, a w rolę w te wcielili się pan Ryszard Sobieraj. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Pan Jan Patejko. I pan Franciszek Marchaj. Cieszymy się, nasi królowie, że byliście z nami po raz kolejny. Dziękujemy naszym wszystkim herodom, którzy przybyli do nas. Już was witałem, ale teraz na rynku powitam was jeszcze raz i podziękuję, że przybyliście do nas. Herody z Trojanowic. Pasterze z dziadkiem z Burletki. Pastuszkowie z Gwiazdą z Luszowic. Pasterze z Koźlicy. Dziękujemy. Pasterze z Dobczyc. Herody z Modlnicy. Jesteście. Szopka z Alkami z Dobczyc. Też byliście już z nami. Herody z Czajowic. Brawo, brawo. Kolędy z Rajem z Dobczyc. Kolędnicy z Maryjką z Dobczyc. Tu jesteście. I zespół Cieślica, który zaraz będzie dla nas grał i występował. Brawa dla nich oczywiście. Thank you.
Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla zespołu Cieśnice z Zawoi, a my zapraszamy na 14 do Moksiru na przegląd Herodów. No mam talent teraz.